Ekonomia, kapitał, gospodarka. Proszę Państwa, wraca temat jakości produkowanej w Polsce żywności. Kiedyś szczyciliśmy się tym, że polska kiełbasa dawno już prześcignęła ich kiełbasę, prawda? Bo naprawdę mieliśmy dobre wędliny, aczkolwiek ja nie jestem jakimś entuzjastą i zjadaczem nadmiernej ilości wędlin. To jednak, no, fajnie jest, miłe, jak taki Anglik na przykład wcina polską kiełbasę i mówi, że to jest pyszne, dobre, prawda? Mamy dobrą żywność, odkrycie. W tych dobrych sklepach w Londynie są polskie wędliny. Są, nie już tylko w Londynie. Lat. Kiełbasa trzeciej jakości, niestety. Producenci nadal będą nam mogli serwować zmielone kości, świńską skórę i tłuszcz. Resort rolnictwa uważa, że z pogarszającą się jakością wędlin powinni walczyć sami konsumenci, czytając etykiety, skład. Piotr Mionczyński i Leszek Ostrzewski. Znaczy nie skład, że spada się takie kiełbasa z Piotra Mionczyńskiego i Leszka Ostrzewskiego, bo może tylko cytuję tych dwóch zacnych autorów z Gazety Wyborczej. Mięso oddzielone mechanicznie, czyli mom 47%, skórki, skurcząt, woda, kasza manna, skrobia ziemniaczana. Do tego papier toaletowy. Papier toaletowy to był w PRL-u, lata 60. Niestety tam wyroki się posypały straszliwe, proszę Państwa. Skrobia ziemniaczana, do tego bateria składników E z glutaminianem sodu na czele. Co to? Glutaminian sodu, tak. Glutaminian sodu, czyli dosmaczacz, prawda? Tak. Glutaminian sodu. MSG, monosodium glutamate. No, która jest zabroniona w wielu krajach na świecie, ponieważ rakotwórcze jest. Co to? Parówki z Biedronki. Konkretnie parówki wędzone z kurcząt produkcji grupy Droset. Boże, to taka przyzwoita grupa kiedyś była, która należy do... teraz należy do francuskiego potentata branży drobiarskiej. O przychodach 1 800 000 000 euro rocznie. Mom to masa kostno-tłuszczowa. Po oddzieleniu mięsa ze zwierzęcia zostaje szkielet. Czyli to, proszę Państwa, to nie jest polska wędlina, to jest wędlina francuska. Panie redaktorze, my idziemy szybkim krokiem w kierunku wędlin europejskich. To jest globalizacja. Jak ja przyjechałem po raz pierwszy do Anglii w 1970 roku i spróbowałem ugotować tak zwanego angielskiego sausage'a, czyli tamtejszą parówkę, to po 20 minutach gotowania okazało się, że mam taką burą wody i śladu po tej parówce nie było. I dwie znajome z tegoż samego piętra domu, w którym mieszkałem, po prostu dostały takiego ataku śmiechu, kiedy wpadły, zorientowały się, że ja chciałem tę parówkę ugotować, że myślałem, że o mało nie spadną ze schodów. Okazało się, że ona tam w 60% jest wypełniona właśnie skrobią i innymi pożytecznymi rzeczami. I wyparowało panu. Parówka wyparowała. Tak, wyparowała. W związku z tym idziemy w kierunku tej jakości. Jacek Wojciechowicz, proszę Państwa, parówkami się chciał żywić, które dlaczego Ministerstwo Rolnictwa? A teraz nie co ma zrobić konsument? Ministerstwo radzi, aby czytał etykiety, jeśli chce, wybierał wędliny bez mom. Tymczasem z danych Polskiej Federacji Producentów Żywności wynika, że robi to zaledwie 30% konsumentów. Tylko połowa z nich potrafi zrozumieć, co czyta. Na dodatek często dzieje się tak, że etykiety jedno, a prawdziwy skład to drugie. Dlatego według federacji należy powołać specjalną policję żywieniową, tak jak jest we Włoszech, która zajęłaby się ściganiem przestępstw w obrębie produkcji żywności. Parówki wędzone z kurcząt kosztują 5,99 za kilogram. A to może standardy byłoby taniej zmienić. I teraz pytanie. Czy powinno się wprowadzić normy, które nie będzie można łamać? Normy na Ale na, przecież, panie redaktorze, słuchajcie, no, po pierwsze są takie normy. Wiadomo, jakich produktów nie wolno dodawać, a jakich nie. Polacy niestety nie mają takiego nawyku, mogę powiedzieć, my nie mamy takiego nawyku, żeby dbać o to, co jemy. My, jak ładnie coś wygląda w sklepie, a wszystkim pachnie, a jeszcze pamiętam, kiedy pracowałem w takim zjednoczeniu zapachowym Polena, to tu w Henrykowie była taka fabryka zapachów i powiedzieli mi wtedy, proszę pana, my możemy zrobić każdy zapach i jak położymy tutaj drewno i dodamy zapachu, to będzie pachniało jak pyszna kiełbasa. W związku z tym my powinniśmy, jak Polacy, bardziej zwracać uwagę na to, co jemy.
A nie robimy tego. I tutaj trudno obarczać ministerstwo, żeby wydawał takie normy, żeby każdemu smakowało. Powinniśmy jednak czytać... Nie, każdemu smakował. Nie, no chodzi o ochronę zdrowia. Nie, słuchajcie, powinniśmy wiedzieć, co jest na tej etykiecie napisane. Jak nie wiemy, to sprawdźmy w internecie. Dlatego, że państwo nas nie wyręczy od dbałości o swoje własne zdrowie. Natomiast znam takich ludzi, którzy mówią, mnie to nie przeszkadza, mnie stać tylko na taką kiełbasę, więc taką kiełbasę będę jadł. Przeczytałem, mam przekonanie, że to nie szkodzi. Są tacy ludzie, więc... Szczerze powiedziawszy, to mi się jeszcze nie udało bez okularów. Zacząłem od jakiegoś czasu używać okularów Żeby przeczytać. No tak, no bo to są tak drobne... Natomiast tak rzeczywiście dobra. Skandalem ale, jest, ale, że... Ale panie prezesie, ale proszę posłuchać. Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników Wędliniarzy, proponuje, aby stworzyć chociaż strefę wyrobów wolną od MOM. Na przykład wyodrębnić 20-30% produktów pozbawionych MOM. Chodzi na przykład o kabanosy, kiełbasę żywiecką, śląską i tak dalej. Tak, żeby w ich przypadku była zagwarantowana wysoka jakość produktu, a nie tak jak dziś, że śląska z tradycyjną śląską wspólną ma tylko kształt. I nazwę.